Witam serdecznie. Dzisiaj jest 13 dzień sierpnia 2024, Ruda Śląska, Godula. No i chciałem powiedzieć, że żyjemy w czasach i porach, które znamy. Pierwszy to Tesalonicza, 5 rozdział od 1 do 6. Jesteśmy synami dnia i budzimy teraz właśnie 26 lat już budzimy te wszystkie panny czy dziewice. Panna czy dziewica zasnęły, czyli 10 było, ale 5 mądrych, 5 głupich. Czyli mądre dziewice to mają prawo w sercu Hebrajczyków, 8 rozdział od 8 do 12. No i Łukasza 21, 15 do 28, głowa do góry, bo Chrystus daje prawdziwą mądrość na Jego prawdzie. Czyli 1 Koryntian 3, 19, mądrość tego świata, świadków Jehowy, adwentystów, baptystów, wolnych chrześcijan, katechizacja, konkordat i te wszystkie religie są właśnie faryzejskie. Jest Sodoma Gomora i oni nie sprawdziły się, że miały uczyć o Bogu, tak faryzeusze zniszczyły, pozyskały prozelitę, zniszczyły psychicznie tych ludzi. Także najbliżej będą Boga pewno ateiści, trzymają się natury, wysłuchają, posłuchają, normalnie się zachowują. A na tle religii było najwięcej wojen. Także trzy dżaby, duchy nieczyste, Armagedon, miejsce, tak, objawienie 16 rozdział, 16 werset, miejsce, czyli Armagedon. Czy duchy nieczyste, żaby, czyli religia. Islam, chrześcijaństwo, czyli katolicy, ci co mają Pismo Święte i judaizm. I oni idą na tą wojnę. I gdzie trzech się bije, gdzie dwóch się bije, trzeci korzysta. Czyli mamy aniołów, czas Sodomy Gomory i demokracja, demony. Demony muszą kłamać, bo ta demokracja by nie istniała. A ci co mówią prawdę. Bo Jezus mówił prawdę, nie kłamał, za prawdę go zamordowali, ale Jezus żyje, ma się dobrze, jest królem nad królami. I on teraz w jego czasie dopełni liczbę pogan. Nowe miasto Jeruzalem na ziemi, tu się dopełnia. I Mateusz 6, 32, Rzymian 11, rozdział 25 i 6. Ja jestem wszczepiony właśnie z pogan. 30 lat się uczę Chrystusa. Efezjan 4, rozdział 20 i 21, prawda jest Jezusie. No i gdzie dwóch albo trzech zebranych, Mateusz 18, 20. Także mąż, żona jak jest, co Bóg złączył, Adam, Ewę. I tu już jest oblubienica, Kościół, Dzieje Apostolskie 16, 31. Uwierz króla Izraela, którego zamordowaliście kłamstwem, a zbawisz całą swoją rodzinę. Czyli mąż, żona i dzieci, co Bóg złączył, król Izraela. Przychodzi królestwo, przyjdź królestwo Twoje, nie państwo. I w słowach prawdy jest prawda. Także nie ma zbawienia w Jehowie amerykańskim, w Allahu, w Buddzie. I ci syjoniści Izrael, co rzuca bomby na Palestynę, no to Palestyńczycy zmartwychwstaną jako męczennicy, bo Jezus jest Krzesi. Także diabły, Kainy zawsze mordują Ablów. I teraz jest ta wojna, że kłamstwem, doskonałym kłamstwem, religie, które mordują swoich współwyznawców, a jest czas pierwszego zmartwychwstania i tutaj czas jest. I taki rozkaz otrzymałem, dlatego dla wnikliwych, Księga Daniela 12:3. Niech sobie sprawdzą wersety. Tak, ja mogę karcić, żebyście wyszli z tych kłamliwych nauk. Bo kłamstwo jest słodkie, ciepłe. Ale prawda w oczy kole i uszy zatykali faryzeusze, jak Szczepana kamieniowali, a Szczepan się modlił do Jezusa. Rozmawiał z Jezusem. Dzieje Apostolskie 9:5 i Chrystus przychodzi 26 lat temu. Karetka pogotowia za darmo wam głosi, czyli Bogdan, Szulka, Dorotka, Zbyszek. Pomóżcie Zbyszkowi, Zbyszek już nie daje rady. Także królowi wieków. Pierwszy Tymoteusza od 12 do 17. Królowi wieków. Nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu. Także Chrystus żyje, ma chwałę od swego Ojca. Dlatego apostoł Paweł Szaweł nie mógł zobaczyć Boga i zostać przy życiu, ale 3 dni nie widział, później przejrzał i stał się jego narzędziem. Dzieje Apostolskie 9:5-25 też możecie dać się wybrać. Adwentyści, Świadki Jehowy, księża i tak dalej. Ci, co wreszcie popsuli prawdę Chrystusa, obraz Chrystusowy, bo sabaty prawdziwe, 7 dzień, 107 dni pouczenia. Ja wszyscy poznają Chrystusa, to już nie będzie mi głosić, bo wszyscy poznają Chrystusa, Boga prawdziwego, z Boga prawdziwego.
i nikt nie będzie uczył swego ziomka, pouczał. Bo jest jeden nauczyciel, Mateusz 23, 8-12. Jezus nie jest pośrednikiem, Galacjan 3:20. No i jako poganin, Mateusz 6:32. Jestem wszczepiony tutaj, Rzymian 12, rozdział 25-26. A wy możecie teraz, jak gadzacie skruchę, szczerą skruchę jak szabeł, chociaż zioną groźbą, jak szedł do Damaszku, bo chciał ich mordować, tych uczniów jezusowych apostołów. Bo Jezus wyszkolił 3,5 roku, a wy ile lat się szkolicie we swoich religiach? No ile tam siedzicie? I nie możecie poznać, że Jezus chce was zrodzić jako synów Bożych 8:19 i w duchu prawdy prowadzenie jest jako synów Bożych Rzymian 8:14. Tych, których duch prawdy Chrystusa prowadzi, są synami Bożymi, córkami, 2 Koryntian 6:18. Także ja wykładam słowo Boże, które są wszystkie pofałszowane. Zobaczcie, jak kobieta idzie do innego mężczyzny za życia męża, gdy żyje, z cudzołożnicą, także oszukują was, że z wyjątkiem seksu można się rozwieść. Nieprawda, Bóg nie daje rozwodu. Separacje dopuszczone, bo inteligentni się rozstają, są rozstanie powroty, ale patologia się morduje. Także tu mamy... Adam dał nam śmierć, bo poszedł za sektą, czyli Ewa jako pierwsza sekta założyła Adama, wciągła. To Chrystus, 19 werset nas wyzwala, jak go słuchamy, Mateusz 17:5. Jego słuchajcie, bo faryzeusze nie słuchali Jezusa i poginęli. Mateusza 5 rozdział od 17-20. Szukajcie sprawiedliwości, a będziecie aniołami, synami Bożymi, królami. Objawienie 5:10-14. Błogosławię w imię Baranka.